Janusz Kołodziej, witam i zapraszam do obejrzenia programu Sport Echo 24. Szymon Woźniak, indywidualny mistrz Polski na żużlu w roku 2017, nie będzie w przyszłym sezonie PGE Ekstraligi reprezentować barw Betardu Sparty Wrocław. Woźniak jeździł w tym klubie przez ostatnie 2 lata. Zainteresowanie pozyskaniem tego zawodnika wyrażają 2 kluby – Cash Broker Stal Gorzów i Getwell Toruń. Mistrzynie Polski koszykarki Ślęzy Wrocław rozpoczęły zmagania w rozgrywkach EuroCup. Ich pierwszym przeciwnikiem był zespół basketu Gdynia. Przed tym spotkaniem w zespole Ślęzy panowała pełna koncentracja. Trener Arkadiusz Rusin podkreślał znaczenie występów wrocławskiej drużyny w rozgrywkach o europejskie puchary. To jest jakby dodatkowa ilość gier, gry z innymi krajami. Akurat dzisiaj mamy ten debiut z zespołem z Gdyni, ale na pewno to mobilizuje, na pewno to jest dodatkowy prestiż i często zespoły priorytetowo to traktują. Rozpoczynamy zmagania w europejskich pucharach. Będziemy je łączyć z występami oczywiście w Lidze Polskiej. To jest nowa sytuacja i dla sztabu szkoleniowego, i dla klubu jako organizacja. Także dla niektórych zawodniczek, także wszyscy musimy się tego nauczyć, tego grania co 3 dni, tej dużej intensywności, tych wymagających rywali i po prostu sprostać temu wyzwaniu. Drużyna basketu, podobnie jak Ślęza, nie poniosła jeszcze porażki w żeńskiej ekstraklasie i zanosiło się na ciężką przeprawę mistrzyń Polski. Polska drużyna, ale o europejskiej klasie i sukcesach, bo to 11-krotny mistrz Polski, a przede wszystkim 2-krotny wicemistrz Euroligi. To było już ponad dekadę temu, natomiast latem w Gdyni sprowadzono takie zawodniczki, które budzą podziw i na pewno trzeba szanować ten zespół, bo to zespół, który już w Lidze Polskiej pokazał, że stać go na wiele zawodniczek doświadczonych i takich, które chcą mocno pokazać się na rynku europejskim, do tego świetny trener, także mocny kandydat, myślę, do medali, no i do wyjścia z grupy w EuroCupie. Początek spotkania to zdecydowane ataki wrocławianek, które bardzo szybko uzyskały znaczącą kilkunastopunktową przewagę. W miarę upływu czasu gdynianki systematycznie odrabiały straty i trener Arkadiusz Rusin musiał dodatkowo mobilizować swoje podopieczne, często prosząc o przerwy w grze. Ostatecznie jednak pod koniec spotkania Ślęzanki uzyskały kilkupunktową przewagę i wygrały ten mecz 72-61. Wrocławski zespół został pierwszym liderem grupy E rozgrywek EuroCup. W tym programie to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym wydaniu Sport Echo 24.